A ze mną w studiu gość Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Teraz Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, panie prezesie, najpierw ta sprawa skażonego mleka chyba w proszku na Słowacji, później konina w wołowinie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, teraz ostatnio fenylobutazon w mięsie. Ta informacja też chyba nie do końca była potwierdzona. Skąd w ogóle ten atak na tą na naszą polską żywność? Znaczy, to jest naturalna sytuacja, kiedy jedna strona zaczyna zdobywać wyraźne przewagi i rzeczywiście ekspansja polskiej żywności na rynki europejskie i światowe, ale najbardziej odczuwalne są oczywiście w Europie, jest ogromna, bo ten rynek od dawna był opanowany przez określone grupy. Raptem pojawiła się grupa bardzo energicznych, dobrze przygotowanych do zawodu ludzi, którzy sprzedają polskie mięso, no nie tylko, w ogóle polskie produkty spożywcze w dużych ilościach po bardzo dobrej cenie. Stanowią zagrożenie, w związku z tym automatycznie grupy, które do tej pory posiadały ten rynek, bronią się. Jest to naturalną rzeczą. Czyli ludzie na świecie polubili polską żywność, do tego jest ona w konkurencyjnej cenie, no więc trzeba nas niszczyć, tak? No to może nie tak. No to jest to jak działanie w sumie gdzieś tam naturalne. Problemem jest raczej to, że my nie jesteśmy przygotowani do tego działania czarnego PR-u, czyli poszliśmy do przodu, nie, jak to w wojsku się mówi, nie zabezpieczając sobie tyłów ani boków, w związku z tym no automatycznie przy pierwszym uderzeniu od razu dostaliśmy jakiegoś tam mocnego przytyka w nos. Ale myślę, że to z czasem nabierze normalnego działania. Nasza polska żywność jest naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście są przykłady różnego rodzaju wypaczeń, ale to jest naturalne, bo w 100% zawsze jest te pierwsze parę procent i te ostatnie parę procent, trzeba na to zwracać uwagę. Czyli jak się bronić przed tymi atakami, przed tym czarnym PR-em? Oczywiście należy się bronić w sposób pozytywny, czyli opisując jak najbardziej pozytywnie naszą produkcję rolno-spożywczą i jak najwięcej wydawać środków na promocję, na tą pozytywną promocję, na budowę wizerunku, bo atak na atak to jest żadna broń. To jest walka, która jest wyniszczająca, nie przynosi efektów. A czy rząd jakoś powinien stanowczo zareagować? Politycy powinni się do tego mieszać, czy raczej nie? Ale rzeczywiście politycy powinni się mieszać, promując pozytywnie, czyli nie walcząc, ale pozytywnie. Bardzo ładny był zresztą gest bodajże premiera Tuska, który premiera Słowacji zapytał, czy poczęstował polskimi produktami. To jest przepiękna sytuacja. Kosz kiedy... z polską żywnością. Oczywiście, najpiękniejsze rzeczy. Zresztą wiele takich działań było robionych i na terenie Parlamentu Europejskiego. Wielu naszych europarlamentarzystów również wspiera takie akcje promocyjne. Jest tego za mało, bo my nie mamy strategii. To jest naszym problemem od początku właściwie funkcjonowania rządów, że Polska nie wypracowała sobie pozytywnej strategii marketingu narodowego jako takiego, budowy wizerunku i promowania łącznie całościowym. Mamy sektorowe, mamy duże sukcesy oczywiście w działaniach sektorowych, natomiast w tym marketingu krajowym jesteśmy jeszcze tylko do tyłu. W tym widać tutaj wyraźnie również w tej kwestii budowania PR-u i reakcji na czarny PR. A czy jest jakieś takie państwo, które najbardziej nas atakuje, kto chciałby przejąć nasz rynek? Czy to jakoś się rozkłada tak w miarę podobno? Nie, oczywiście tutaj działania Czechów czy Słowaków są naturalne, bo to są najbliższe kraje, gdzie najłatwiej jest te produkty dowieść. O wiele trudniej jest odebrać. No poza tym oczywiście mamy Wyspy Brytyjskie, Irlandia, Wielka Brytania, bo tam jest duża liczba Polaków, w związku z tym stosunkowo dużo się eksportuje nie tylko dla rynki brytyjskie, ale również brytyjskie, polskie, brytyjskie, nazwijmy w ten sposób. Więc jest to odczuwalne, bo to się u nas w dużą skalę powiększa. No mamy sieci wspaniałe, międzynarodowe, które będąc w Polsce dominantem, jeśli chodzi o handel, produkcję rolno-spożywczą, również przekazują te produkty do swoich sieci sąsiednich krajów i jeszcze dalej. To też jest odczuwalne. Tu przykład Danii, kiedy się netto wyraźnie negatywnie zareagowała na zwiększenie się ilości polskiej żywności. Ale to, tak jak mówię, to jest naturalne i proszę się tym denerwować. Bardziej skupmy się na pozytywach, a nie na negatywach. Natomiast jak zwykle no Polacy mają tę cechę, że kochają się samookaleczać, że tak się wyrażę, i w związku z tym niepotrzebnie zbyt dużo czasu poświęcamy na te negatywne elementy. A czy raz wyrządzoną szkodę da się naprawić? Czy jeżeli produkt jakiś, który jest nawet ulubionym produktem konsumentów, jest oczerniony, to czy konsumenci zapominają, czy nie zapominają tego i przez dłuższy czas no, odstawiają ten produkt na półkę?
Tu jest trudna odpowiedź, bo dotyczy to zarówno, właśnie głównie tych produktów zwanych masowych. My chciałbym, żebyśmy się bronili produktami najwyższej jakości i na tę jakość zwracajmy uwagę. Jako Fundacja Teraz Polska prowadzimy konkurs również dla produktów regionalnych i rolno-spożywczych i rzeczywiście jakość tej polskiej produktów jest wspaniała. Dużo w tym daje element tak zwanej firm rodzinnych, firm regionalnych, które bezpośrednio odpowiadają przed konsumentem za swoje produkty i na to zwracajmy uwagę. Natomiast no, ilości mięsa w mięsie czy mięsa w przysłowiowych parówkach, no, to są oddzielne rzeczy technologiczne, na które my nie mamy możliwości mieć do końca tak wpływu. Promujmy tradycyjne, dobre polskie produkty. Na pewno będzie, dzięki temu będziemy zyskiwać coraz większy aplauz na świecie. No i promujmy to również dzięki ludziom, którzy są rozpoznawani na świecie. Tutaj był ten problem Daniela Olbryskiego, którym zarzucano, że on niepotrzebnie wspiera tego typu działalność. Ja umieściłem parę wpisów na blogu i również dużo osób zupełnie nie rozumie tego pojęcia pozytywnego, bo tak jak pani powiedziała, no, życie raz skażone powoduje jakieś tam zawahanie przy drugim kroku. Ale jeśli będziemy wybierali te, na których jesteśmy pewni, że jest dobre, nie będzie żadnego problemu. No bo jednak ten czarny PR bezpośrednio na sprzedaż się przekłada, prawda? Przynajmniej na samym początku, kiedy mamy do czynienia z jakąś aferą. No tu jest problem, niestety tutaj kamyczek do ogródka mediów, że czasami wyolbrzymiamy pewnego rodzaju afery, które być może w sensie organizacyjnym mają jakiś sens, ale w sensie produktowym nie do końca się sprawdzają i nie ma do końca tego później. No właśnie, ale na samym początku nigdy tego nie wiadomo. I wszyscy od razu się zastanawiają, kto mógł na tym stracić. Często mówimy o rzeczach, które są promilami w całości i chcemy, żeby całość była negatywnie już rozpatrywana. To jest nieprawda. Ja jestem propagatorem sukcesu i pozytywu, w związku z tym namawiam wszystkich, żeby spokojnie podchodzili do tego i jeżeli wybieramy produkty, to naprawdę wybierajmy te, do których mamy przekonanie, że są dobre. A gdzie najbardziej na świecie ceni się nasze produkty, poza Polską oczywiście? No to jest następny temat. Oczywiście Europa, no ale tutaj pod tym względem to jest bardzo różnie, bo my jesteśmy drugim na świecie producentem jabłek, prawda, więc cały świat odbiera od nas jabłka. Jesteśmy znanym producentem wódki, chociaż już niekoniecznie właścicielem, ale producentem, więc cały świat spożywa nasze alkohole i kojarzy się alkohol tylko z Polską bądź z Rosją, więc jest to rzeczywiście duży sukces, takie umiejscowienie. A natomiast jeśli chodzi o produkty mięsne, wędliniarskie, to zdobywamy rynki na całym świecie. Od paru lat jest wyraźna kampania, gdzie sprzedajemy do Azji dużo zresztą elementów mięsa, które w Polsce są odpadkami, a tam są produktami oczekiwanymi. W związku z tym to ta skala znajomości polskich produktów jest ogromna. Dużym znaczeniem ma diaspora polska, czyli Polacy, którzy mieszkają w danym kraju, którzy poprzez zakupy polskich produktów i później ich konsumpcję wspólnie z mieszkańcami danego rejonu wyraźnie na tę polską żywność zwracają uwagę i bardzo pozytywnie. Oczywiście są takie super produkty, z którymi nigdy nie będziemy mogli konkurować. Szynka parmeńska, prawda, dla przykładu, czy trufle, których w Polsce nie znajdziemy, ale to są pojedyncze elementy. Natomiast w pozostałej części to jesteśmy rzeczywiście dzisiaj potęgą i polskie pierogi są znane naprawdę prawie wszędzie, a kiełbasę, niekoniecznie polską, jada się również w całych Stanach Zjednoczonych. Czyli coraz więcej ludzi na świecie smakuje polską żywność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Teraz Polska, był gościem Polsat News. Jeszcze raz dziękuję.